To jest Czas Biznesu, Tomasz Słodki, witam Państwa bardzo serdecznie. Miało być o finansach, chciałem trochę porozmawiać o kredytach i leasingach, ale pomyślałem, że z Krzysztofem Szymańskim to będę teraz rozmawiał o nowej wizji prowadzenia biznesu. Witam Cię bardzo serdecznie, Krzysztof Szymański, Finatio. Cześć, witam Cię Tomku, witam słuchaczy, a właściwie osoby, które oglądają to wideo. No właśnie, ty zajmowałeś się wiele lat kredytami, tak się poznaliśmy w studiu Pozytywnej Wibracji, gdzie nagrywałeś program o kredytach, ale jak zaczęliśmy przygotowywać twój wywiad do książki, to nagle okazało się, że zaczynamy kreować przyszłość biznesu. To ja bym zaczął od tego, czy jak nam biznes nie idzie, tak jak na przykład ostatnio pokazał to koronawirus, to jak się przeformatujemy, to może nam zacząć iść biznes? Jak to było w twoim przypadku? Znaczy Tomku, no powiem tak, czas epidemii tej pierwszej fali to automatycznie, praktycznie z automatu były obcięcia możliwości udzielania finansowania, a w związku, że ja się zajmowałem kredytami, to była działalność, gdzie główne dochody miałem z tej działalności, zauważyłem, że to, co się sprawdzało wcześniej, niekoniecznie się sprawdza już teraz. Osoby przede wszystkim dostały pieniądze od rządu i ja głównie specjalizowałem się w finansowaniu firm. No i nie chcieli brać, osoby nie chciały brać, właściciele firm nie chciały brać kredytów. A jeżeli chodzi o finansowanie hipoteczne, okej, tutaj coś się działo i tutaj działaliśmy, ale znacznie było tego, powiedzmy, za mało w porównaniu do tego, jakie były potrzeby, tutaj pod względem tego, jaki obrót musimy wygenerować. No i stwierdziłem, że coś trzeba zrobić, zwłaszcza, że nie było możliwości spotykania się z klientami bezpośrednio, także musiałem zacząć coś tworzyć. No i zacząłeś tworzyć, wymyśliłeś ze swoim kolegą Michałem Cielibałą, że zaczniecie szkolić z kwestii finansowych związanych z kryzysem. Przede wszystkim tak, tak. To były tarcze, to było zarządzanie płynnością finansową, a także finansowanie działalności gospodarczej w okresie, kiedy instytucje nie są skore pożyczać. Także przekrój tego był rzeczywiście duży, także na temat wsparć typu dotacje unijne i tego typu programy. Tak. To był jakby główne założenie, żeby pomóc przedsiębiorcom w tym nowym czasie zaadoptować się do nowej rzeczywistości. Takie było założenie naszego działania. I biznes się udał? Znaczy na początku ja całkowicie za darmo to robiłem i nie miałem w ogóle, jakby to powiedzieć, założenia, żeby z tego zrobić jakikolwiek biznes. Ale okazało się, że Michał powiedział mi: Krzysztof, no robimy, dajemy tym ludziom sporo za darmo, ale może warto dla części osób, ci, którzy będą potrzebowali więcej, będą chcieli iść z nami dalej, no to zaproponować jakieś odpłatne formy właśnie szkolenia, czy też wdrażania procedur, między innymi przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, bo między innymi tym teraz w ramach swojej działalności się zajmuję. Ja jako ja też mam swój zespół w ramach działalności, które są otoczone wokół i powiedzmy, że ja nie koncentruję się na tym, bo to też jest ciekawy sposób, żeby pozyskać nawet w tym źródle internet, zbudować zaufanie do swojej osoby, a następnie można tym osobom zaproponować także produkty swoich pozostałych działalności, tak, jeżeli takowe posiadamy i gdzieś to się przenika w którymś momencie i jest taki efekt dodany, tak, w postaci tego, że ten klient częściej korzysta z naszych usług, gdyż mamy jeszcze coś. Ale mówię, nie chcemy mieć tego coś za dużo, albo nie chce się identyfikować bezpośrednio z produktami, ale mam osoby współpracujące, które także dostarczają tym moim klientom także różnego rodzaju rozwiązań i tutaj też są źródłem, i to też jest źródłem przychodów w mojej działalności. Jak stworzyć coś z niczego? No myślę, że zawsze musi, na początku wszystkiego zawsze jest jakaś idea, tak? A później z idei coś zaczyna się tworzyć i to, co zaczyna się tworzyć, czasami stworzy coś fajnego, a czasami mniej fajnego. Czasami trzeba iść dalej, a czasami trzeba coś odpuścić. No taka jest zasada, żeby nie trzymać się czegoś kurczowo. Tak? Że czasami, jeżeli są możliwości wykorzystania swojego czasu i swoich zasobów lepiej, być może warto robić co innego. Ale ostatnio gdzieś właśnie pamiętam, jak napisałeś na jednym, u nas na grupie wsparcia antykryzysowego do jednej z osób, które zajmują się... Na grupie. Tak, na grupie, tak. Że
bo ludzie często nie wyobrażają sobie, że mogą robić co innego, co wykonują od lat. A nawet w wywiadzie do książki sygnalizowałem to, że najbliższy czas rzeczywiście będzie burzliwy. Już jakiś czas temu się mówiło, że człowiek będzie musiał zmieniać swój zawód kilkukrotnie. Tak? Mowa jest o tym, jeżeli poszukamy głębiej, że w znaczącym stopniu naszą pracę zastąpią komputery i technologia. Jeżeli popatrzymy chociażby nawet na zawód notariusza, to tak naprawdę wielu czynności na dzisiaj, dzięki między innymi kwalifikowanym podpisom, można już, jakby to powiedzieć, zabrać im tą pracę. I idziemy w tym kierunku, że będzie coraz częściej, coraz większy problem w znalezieniu jakiegoś zajęcia dla siebie. O rynku doskonałym się mówiło, że większość osób będzie pracować w usługach, no bo produkcja zostanie całkowicie zautomatyzowana. Ale co ciekawe, to co widać już między innymi w Niemczech, ale także było testowane w Japonii, jest coś, co nazywa się dochodem podstawowym. I dochód podstawowy to jest dochód tak naprawdę za to, że istniejemy. I rządy na dzień dzisiejszy już się zastanawiają i przeprowadzają takie testy, żeby ten dochód podstawowy wprowadzać, żeby nie doprowadzać do sytuacji, że będzie takie grono społeczeństwa, którzy będą rozgoryczeni, że nie posiadają środków do życia i żeby to nie przeradzało się w jakiegoś rodzaju właśnie wyjście na ulicę takich osób, a już wiadomo... No tak, Niemcy rzeczywiście testują to na chyba 1000 osobach, mają tak. Taki plan, żeby był podstawowy dochód, zresztą w Polsce taki podstawowy dochód swego czasu próbował wdrożyć Ryszard Kalisz, jak odszedł z polityki i założył swoje stowarzyszenie Dom Wszystkich Polska, to właśnie pamiętam, że bardzo intensywnie promował to, ale wszyscy się klepali po głowie i mówili, jak to, dawać ludziom za darmo, to będą same nieroby, nikt nie będzie chciał pracować, ale rzeczywiście z tego punktu widzenia, o którym ty mówisz, żeby ludzie nie wychodzili na ulicę, tylko mieli po prostu zapewniony byt, nawet w trudnych sytuacjach, ma to jakiś sens. No tak, w związku, że tak naprawdę jeżeli te maszyny przejmą tą pracę, to o czym i w książce mówiłem, że tej ludności przybywa w tempie, jakim ziemia nie jest w stanie nawet wyżywić, więc tutaj stoimy przed szeregiem wyzwań, no ale te problemy muszą rozwiązać ludzie i myślę, że osoby, które będą w stanie takie problemy rozwiązywać, to najwięcej zyskają. Zresztą ostatnio nawet oglądałem film na temat ziemi, chyba na Netflixie, gdzie mowa jest o tym, że same uprawy powinny odbywać się w taki sposób, że ziemia nie powinna być orana, tak? tylko powinna być zasiewana wieloma roślinami naraz. No to zresztą to i kiedyś mowa była na temat płodozmianu, tak? Ale teraz się sypie ten azot, te pestycydy, żeby otrzymać jak najwięcej, no a niestety to idzie w jakość tej żywności, że ona jest coraz gorsza. I mowa też jest o tym, że za kilkadziesiąt lat, no chyba za 30, to rzeczywiście będzie wielki problem z żywnością, bo ta ziemia jest coraz mniej w stanie wyhodować, jesteśmy coraz mniej na niej w naturalnych zasobach, a to co mowa między innymi o lasach deszczowych, tam gdzie są te żyzne ziemie, no to są wszystkie wycinane, więc na pewno z pewnością podejście, zmiana modelu biznesowego, zmiana podejścia ratuje nas od tego, żeby przed katastrofą, tak, która w tych warunkach, jeżeli będziemy prowadzić biznes i będziemy mieli takie podejście, chociaż tak jak mówię, gospodarka kapitalistyczna nie jest zła sama w sobie, bo kiedyś się zastanawiałem nad jedną rzeczą, jaki jest cel naszego istnienia. Jest po prostu co? Kolonizowanie wszechświata. Bo tak samo jak ja myślę, że życie gdzieś w różnych częściach wszechświata rodzi się i umiera, tak? Jeżeli nie będziemy w stanie skolonizować, to za może miliony lat samo z siebie tutaj warunki będą na pewno nie do życia, bo planety wygasają. Więc dlatego powinniśmy się rozwijać, ale z drugiej strony właśnie ten kapitalizm dał możliwość, że każdy zaczął wychodzić z inicjatywą i zaczęliśmy tworzyć wspaniałe rzeczy, zaczęliśmy tworzyć technologię. Ale troszeczkę to się dzieje, znaczy troszeczkę bardzo dzieje się to względem tego, że cierpi na tym cała planeta i teraz doszliśmy już do pewnego etapu, kiedy wszystko zaczyna dziać się bardzo szybko i to myślę, że jest czas ku temu, żeby troszeczkę zwolnić, oczywiście dalej, ale w bardziej mądry sposób, patrząc też już na planetę, która bez której na dzień dzisiejszy no, daleko nie,
nie zajedziemy. No, a to ciekawe, bo takie nowe podejście do przyszłości, jakby miasta przyszłości. Amsterdam wyszedł z taką propozycją, żeby zrobić właśnie miasto przyszłości, w którym miasto, władze miasta znów zachęcą mieszkańców do tego, żeby zakochali się ponownie w centrum swojego miasta, dlatego że zostało ono zdominowane przez turystów i na przykład wprowadzają różnego rodzaju ograniczenia, które powodują, żeby tych turystów rzeczywiście było mniej, większe podatki, brak możliwości wynajęcia w samym centrum od portalu Airbnb, ale też na przykład lepsze gospodarowanie śmieciami, recykling i tak dalej, więc rzeczywiście widzę, że co sprytniejsze i bardziej ekologiczne miasta idą w tym kierunku. Ale teraz chciałbym zmienić temat. To jest nieuniknione, to jest nieuniknione. Wiele osób mówi, ja jeszcze nie segreguję. I myślą, że tak da się ten system utrzymać. Nie da się. Dlatego są te wyraźne wytyczne, co należy robić i niedługo to ja myślę, że nie będzie opcji w ogóle na niesegregowanie śmieci, bo już nam się tworzą plan, tworzą nam się już wyspy na oceanie, co może być, może słyszałeś, ale one są ze śmieci i wiążą się z tym, że... No tak, z tego czasu Andrzej Halicki, kiedy nagrywał w moim studiu podczas kampanii do Parlamentu Europejskiego, on jest nurkiem, to mówił właśnie, że kiedy pływa z synem nurkować, no to ma problem, bo syn już nie widzi tego, co on widział 20 lat temu, ponieważ tak bardzo zanieczyszczone są wody. I rzeczywiście widać już mnóstwo gęstego plastiku, który wnika jakby w tę wodę, jest tak drobny, ale tak niedobry, że zanieczyszcza także widoczność. Ale zmieńmy temat, Krzysztof, bo chciałbym jeszcze o spotkaniach networkingowych chwilę porozmawiać. W książce mówimy między innymi o tym, że masz takie dość mocno zdystansowane podejście do spotkań typu śniadanie networkingowe, grupy różnego rodzaju, które spotykają się po to, żeby wymieniać się kontaktami i zarabiać pieniądze. Ty sobie nawet obliczyłeś to wszystko. Tak, obliczyłem. Znaczy, ja cenię sobie kontakty biznesowe i ludzi ciekawych, które się na takich spotkaniach poznaje. Lecz niestety do coraz większej ilości dociera wiadomość, zdają sobie z tego sprawę, że niekoniecznie przekłada się to na pieniądze, a czas, który wkładamy w takie spotkania marketingowe, moglibyśmy skorzystać w bardziej, jakby to powiedzieć, produktywny sposób, pod względem tego, żeby zarobić w tym czasie większe pieniądze. Więc dlatego ja wcześniej jak najbardziej korzystałem z tego typu rozwiązań, ale w pewnym momencie przychodzi taki okres w życiu, że zdajesz sobie sprawę, że tak nie masz czasu prawie na nic, bo tu musisz gdzieś coś załatwić, tam musisz gdzieś coś załatwić, tu musisz wpaść na spotkanie i nagle człowiekowi przychodzi na myśl, może by to jakoś zoptymalizował. No i przy optymalizacji wyszło, że z tych networkingów, to znaczy ja już nie biorę pod uwagę nawet, że jest okres jaki jest, bo są te networkingi online, ale patrzę na to pod względem tego, że można ten czas efektywnie wykorzystać. Ja sądzę, że na otwarte spotkania warto chodzić, bo tam się poznaje ludzi, ale na spotkania zamknięte i bycie w jednej grupie już niekoniecznie, bo mamy do czynienia cały czas z tymi samymi osobami i no nie jest to efektywne, tak? Mimo, że te osoby, z którymi uczęszczałem na takie spotkania, bardzo lubię, ale niekoniecznie to się na pieniądze zamieniało. I także mam informacje od tychże osób, że też niekoniecznie, a byliśmy w paru klubach i mówię, to nie jest doświadczenie z jednego klubu, tylko z wielu klubów biznesowych. Zawsze tak jak mówię, sprawdza się reguła Pareto, są osoby, które mają branżę, gdzie bardziej chętnie się kupuje ich produkty i są co mniej. Jeżeli jesteśmy świeżym przedsiębiorcą, może to jest jakiś sposób na robienie pierwszych biznesów i poznawanie nowych osób, ale jeżeli już jakiś czas jesteśmy w biznesie i liczymy swój czas, patrzymy na efektywność, warto zaglądać, ale właśnie na spotkania otwarte, gdzie jest dużo osób. To jest moje zdanie. Krzysztof Szymański, bardzo dziękuję za rozmowę. To jeszcze kilka rad dla tych, którzy ruszają z własnym biznesem albo mają teraz problem w kryzysie i stanęli pod ścianą, myśląc, że może to już koniec. Jakie rady byś dał tym osobom? Znaczy pierwsze, co trzeba się przyjrzeć temu, co naprawdę nam efekty przynosi. Zawsze zachęcam do zrobienia sobie takiego bilansu, czyli źródła pochodzenia naszego klienta, co nam się najlepiej sprawdza, czyli bierzemy pod uwagę najlepsze transakcje, najbardziej dochodowe, nie przychodowe koniecznie, bo przychód niekoniecznie oznacza dochód, ważne ile zostaje nam w kieszeni, jaki obrót zrobimy i analizujemy to
i następnie wybieramy najciekawsze transakcje czy najciekawsze źródła klientów, z którymi mamy do czynienia i skupiamy się głównie na tym. Tamta reszta sprawa to jest, reszta spraw to jest poboczna, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, jeżeli nie sprawdza, próbujemy co innego. Jeżeli wiemy już, że restauracje będą w najbliższym czasie słabo działać, bo będą słabo działać, jeżeli wiemy, że ludzie no nie będą korzystali z hotelów tyle, co korzystali do tej pory, musimy się zastanowić, jak możemy to wykorzystać. Jeden z moich znajomych na przykład w swoim hotelu zrobił, nie pamiętam, jak to się nazywa, ale to się jakoś nazywa, że tam w tym hotelu przyjmowane są osoby na właśnie na kwarantannę. Nie wiem, jak mu teraz to działa, ale podczas tego pierwszego lockdownu był w stanie nadal zarabiać na swoim hotelu. Może nie takie pieniądze, ale chociaż mieć pieniądze na bieżące przetrwanie. Taki już hotel koronawirusowy. Tak, to się nazywa jakoś, nie pamiętam jak, ale w każdym razie. Ale, bardzo ciekawe przemodelowanie biznesu. Rzeczywiście było zapotrzebowanie, no, ludzie nie jeździli, granice były zamknięte, w związku z tym można było to przekształcić w taki właśnie czas, gdzie można na 10 dni przyjść, żeby się odizolować od rodziny i żeby jej na przykład nie zrazić. Izolatorium to się nazywało. O właśnie, no izolatorium. A w przypadku restauracji, no to teraz tak sobie myślę, że przecież restauracja nie musi mieć sali wynajmowanej za 20 tysięcy złotych, tylko może przenieść się do sprzedawania online, zamknąć na przykład lokal za 20 tysięcy, wynająć małą kuchnię i zacząć w tej kuchni gotować posiłki online i odpowiednio się reklamować. Więc generalnie to, co mówisz, że jak nie idzie w naszym biznesie, to trzeba tak wymyślić, żeby zaczęło znowu iść. Znaczy, ostatnio widziałem się ze swoim znajomym, który ma pizzerię i mówi: Krzysiek, ja bym chciał, żeby mi zrobili lockdown. Bo powiedział tak, no cóż, że restauracje mi nie zamknęli, jak prawie nikt nie przychodzi, a kelnerka musi być, barman musi być. Powiedział, on by wolał, żeby po prostu było zamknięcie, całkowite zamknięcie, znaczy nie całkowite, z możliwością robienia dowozów, żeby robić te dowozy. Ale myślę, że część restauracji może iść w kierunku tych dowozów. Ciężko mi tutaj radzić, trzeba by było przeanalizować każdą indywidualną sytuację, ale zawsze jakieś wyjście z sytuacji jest, bo to, co słyszeliśmy podczas pierwszego lockdownu, to na przykład osoby, które miały gabinet kosmetyczny, na przykład zaczęli szyć maseczki jakieś tam wymyślne, ładne. Nie? Ja nie mówię, że to jest najlepszy pomysł, ale jest to jakiś pomysł, więc zawsze jakieś rozwiązania istnieją, są lepsze, gorsze, a kwestia szukać rozwiązania. Moim zdaniem no, osoby, które chodziły do kosmetyczek, potrzebują teraz przygotować sobie paznokcie czy inne rzeczy, ale nie mogą, ponieważ są zamknięte takie salony, więc może edukacja przez internet, dziewczyny, jak teraz pomalować się, jak zrobić sobie dobry makijaż albo paznokcie. Będziemy uczyły tego, myślę o kobietach, które prowadzą takie salony, przez internet. No, ale jest jeszcze tego minus, bo jak się wyedukują i wszystko wróci, to można stracić swoich klientów, trzeba to na pewno... No nie do końca, nie do końca. No wiesz, ja na przykład lubię chodzić do restauracji, a w czasie kryzysu bardzo mi tych restauracji brakowało. Gotowałem w domu, ale jak się skończył lockdown, no to zacząłem chodzić znowu do restauracji, więc no nie do końca. Okej. Na czas kryzysu. No. Krzysztof Szymański, tak, trzeba na pewno szukać, trzeba szukać, się nie poddawać, tak? Bardzo dziękuję, Krzysztofie. Cieszę się, że w książce doradzasz na temat finansów. 6 stron z Krzysztofem. Zapraszamy bardzo serdecznie do przeczytania. No i co? To już który rok naszej współpracy liczysz? A z 3 albo 4. A zaczęło się niewinnie od nagrywania. 2017. No, pamiętam, jak przyjechałeś do studia i pierwsze programy nagrywałeś. Trochę się stresowałeś wtedy. Tak, stresowałem się przede wszystkim, no ale praktyka może nie czyni mistrza, ale znacznie poprawia umiejętności. A druga sprawa, to pamiętam, że wtedy stałem dużo w korkach i tak naprawdę wszystko działo się wtedy na żywo i nie wiedziałem, czy zdążę, bo źle sobie to wszystko wyliczyłem i chyba tak na styk wpadłem do studia. No, ale poszło świetnie i teraz od lat nagrywasz filmy. Wideo sprawdza się w biznesie? Wideo sprawdza się w biznesie, a poza tym też zapraszam osoby, które będą chciały skorzystać w przyszłości ze studia. No, myślę, że już w niedługim czasie, jak książka wyjdzie, to myślę, że już to studio będzie funkcjonować. No tak, w Kielcach.
No, zapraszamy do Kielc, do studia. A wiesz, co jest ciekawe? W ogóle jesteś kolejną osobą, która postawiła własne studio z moich klientów, bo na przykład Kamil Lesiuk w Szczecinie postawił swoje studio i nagrywa. Nieduże, malutkie studio. Beata Borucka z kolei pod Warszawą postawiła też swoje studio, więc obserwuję coraz więcej moich klientów, którzy rzeczywiście po tym czasie, kiedy nagrywaliśmy w studiu Słodki Live, w studiu Pozytywnej Wibracji, dalej potrzebują studia i zaczynają budować własne. No właśnie, no przyzwyczailiśmy się jeździć do Warszawy do studia, a teraz niestety musimy mieć swoje. Pozdrawiam cię serdecznie, dziękuję. Dzięki wielkie.